Pan Grzegorz Turnał. Kuplety hagiograficzne. Roku pańskiego 1390 urodził się w mieście Kęty Jan Kanty, późniejszy święty. Sment ogarnął Jana Skęt. Był birbant nad birbanty i budził wstręt Jan Kanty. Gdy skończył lat 23, to zaczął mieć koszmarne sny. Znak widział siebie w centrum Kent, swój żywot wśród tutejszych męt. Jak w czarnym polu złoty dysk duchowi swemu dawał wpysk, dawał wpysk. Choć wiem, że to nic ciekawego, parafrazuję Słowackiego. Nim wiekuisty smęt ogarnął Jana Skęt, zwierziły go palanty, wyjechał Skęt Jan Kanty. Wszystko prawda. Już wkrótce dotarł do Krakowa. Na akademii ją studiować, więc go uczynił dobry Bóg magistrem wyzwolonych sztuk. Lat 11 po Grunwaldzie przyzwano go w Miechowską Dal, gdzie bożogrobców klasztor stał, a on chłopaczków uczyć miał. Wiekuisty smęt ogarnął Jana Skęt. Nie poszedł już w amanty, lecz w mnisi trud Jan Kanty. La, 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 la. Wówczas, wstając o świtaniu, poświęcał się przepisywaniu i rękopisów, i partytur. Ad astra myślał rad sic itur. Choć wiem, że państwa to nie wzrusza, zacytowałem Wergiliusza. Rzecz znana nowotarskim gazdom, tak właśnie kroczy się ku gwiazdom. Godnie płynęło życie Jana. Został kustoszem u Floriana. W Olkuszu nawet był proboszczem i w Rzymie dosyć częstym goszczem. Wybaczcie karkołomność Rymu. Po prostu jeździł se do Rzymu. Nim wiekuisty smęt ogarnął Jana Skęt. Czesności anty, kultowy dziś Jan Kanty. Na 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 na
rzetelność jego profesury i przepisane partytury świadczą o rzadkiej wytrwałości i intensywnej pobożności. Roku Pańskiego 1473, w Wigilię Narodzenia Pana, zgasł ziemski byt Kantego Jana. Całe swe życie ów Jan Skręt czekał na taki happy end. I tu do hagiografii wtręt. Oto Jan Kanty, choć nie Skręt. W ogóle dajmy spokój Kętom. Wszak nie są jakąś ziemią świętą. Oto mnich wśród kompozytory. Miast w bary chadza na nie szpory. I niczym święty ów Jan Skręt z ironią patrzy na Big Band. Przenosi sam Baszanu góry, choć tylko w ramach partytury. Doczesność mu nie spędza snu, choć czasem żal jest BMW. Oj, żal BMW. Niech dzisiaj grają mu kuranty, bo choć nie święty, to też kanty. Niespodzianek. Jest prawdziwa. Domyślam się. Fakty na tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wręczam. Dziękuję bardzo. Andrzej Szturnał. Dziękuję bardzo.